Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu związanym z pięknym, kształtnym pisaniem. Bohaterką dzisiejszego spotkania będzie litera L, mała i wielka litera L. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegnie Wam pomyślnie. Będziemy bowiem zapisywać małą i wielką literę L w liniaturze. Będziemy ją łączyć z innymi literami tak, by powstawały sylaby, wyrazy, a nawet zdania. Życzę pomyślnego treningu. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Oto litera L. Mała litera L i wielka litera L. Zarówno mała, jak i wielka litera L są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy poprawnie zapisywać litery L w liniaturze. Mała litera L i wielka litera L. Moi drodzy, przed nami mała i wielka litera L. Są to litery do treningu. Jak widzicie, są one zaznaczone takimi maleńkimi kropeczkami, które stanowią jak gdyby ślad, po którym powinnam trenować prawidłowy zapis liter. I tak też będę robiła. Was zachęcam do tego, byście zapisywali te literki najpierw w powietrzu paluszkiem, później na pulpicie ławki, a później na kartkach czy nawet w zeszycie. A więc uwaga, mała literka L, zaczynam ją zapisywać od góry i kieruję się w dół i jak widzicie, jej zapis po prostu przypomina laseczkę. A więc zaczynam od góry i kieruję swoją rękę, swoją dłoń, długopis, narzędzie pisarskie w dół. O, jak widzicie, wcale nie jest to proste. Wyszła mi niezbyt piękna ta literka. Spróbuję wielką literę L. Zaczynam ją od góry, zjeżdżam w dół, przecinam jedną linię i w tym momencie przy kolejnej linii zaznaczam taką pętelkę i taką delikatną falą na dole kończę wielką literę L. Raz jeszcze mała litera L. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie mi piękniejsza. Od tej pierwszej łączę kreseczki. Wy również prowadźcie swoje rączki w ten sposób, jak ja pokazuję zapis literki. Oto mała litera L, nie jest trudna do zapisu, chociaż jak widzicie po śladzie nie wyszła mi zbyt ładnie ta pierwsza. I teraz wielka litera L. Od góry prowadzę laseczkę w dół. Nie odrywając ręki rysuję pętelkę i delikatną falą kończę zapis wielkiej litery L. A teraz, moi drodzy, spróbujemy L połączyć z innymi literami, tak by powstały nam sylaby, wyrazy, a może nawet jakieś zdanie. Przede mną karta pracy z sylabami i wyrazami. Kartę tę stworzyłam w generatorze kart pracy na stronie superkit.pl. Może link do tej strony zapiszę Wam na dole w opisie filmiku pod filmikiem, tak byście mogli również wykorzystać tę stronę do stworzenia swoich własnych kart pracy. No więc zaczynam od sylaby lo, czyli zaczynam od góry, zapisując literkę L, małą literkę L, czyli laseczka, odrywam rękę i prawidłowy kierunek zapisu litery O. Mam sylabę lo, dokładam teraz do tej sylaby lo literkę T, żeby mi wyszedł wyraz lot, a więc od góry w dół, odrywam rękę, zapisuję O, nie odrywam ręki, robię od razu łącznik, od razu do góry, do literki T, prowadzę swoje narzędzie pisarskie i
kreseczka poprzeczna i mam wyraz lot. Tym razem sylaba lo, ale jak widzicie, jest ona zapisana wielką literą. Zaczyna się wielką literą, wielka litera l, odrywam rękę i mała litera o, wyszła mi sylaba lo. No to wykorzystam tę sylabę i zapiszę wyraz Lola. Może to być jakieś imię, a więc wielka litera l, odrywam rękę, prawidłowy kierunek zapisu litery o, łącznik, nie odrywam ręki, od razu prowadzę rękę do zapisu litery L, odrywam rękę i prawidłowy kierunek zapisu litery A i mam wyraz imię Lola. No to teraz imię Tola. Od góry w dół prowadzę laseczkę do literki T, do wielkiej litery T, odrywam rękę, łącznik, prawidłowy zapis litery O, nie odrywam ręki, łącznik prowadzę do góry i w dół laseczkę kieruję do zapisu litery L i ostatnia litera w tym imieniu, czyli litera A. Pamiętam o prawidłowym kierunku i mam imię Tola. No to pod spodem sylaba li. L, mała literka L, nie odrywam ręki, od razu jest I, czyli też laseczka, ale znacznie mniejsza i literkę I kończę kropeczką. Dobrze, tym razem li, ale sylaba ta jest zapisana wielką literą, czyli wielka litera l, nie odrywam ręki, mała literka i kropeczka przy małej literce i. Tę sylabę li wykorzystam do zapisu imienia Lida. A więc wielka litera l, bo musicie wiedzieć, że wszystkie imiona zapisujemy wielkimi literami. Już mam i, kropeczka, odrywam rękę, litera D, odrywam rękę do literki A i prowadzę zapis literki A w ten sposób, by nie odrywać ręki przy laseczce. Mam napisane Lida, wobec tego na dole lato i lata. No dobrze, zaczynam lato, zapisywać wyraz lato, czyli L, odrywam rękę, A. Nie odrywam ręki, od razu prowadzę do litery T. Teraz odrywam rękę, robię poprzeczną kreseczkę i prawidłowy kierunek zapisu litery O. Mam zapis lato, no to teraz lata. L, mała litera L, odrywam rękę. Litera A, nie odrywam ręki, od razu prowadzę do góry, laseczkę prowadzę w dół, odrywam rękę, poprzeczna kreseczka przy literce T. I ostatnia litera A i mam wyraz lata. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was do zapisywania sylab, wyrazów, a może zdań w zeszycie.
drodzy, myślę, że w tym momencie możemy śmiało zakończyć dzisiejszy trening. Myślę, że przebiegał Wam pomyślnie. Zapisywaliśmy literki, łączyliśmy je w sylaby, zapisywaliśmy wyrazy i zdania. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!